Witam Państwa bardzo serdecznie. Gdy czasem zastanawiamy się nad tym, kim jest człowiek, to odkrywamy rzecz zdumiewającą. Jest najdziwniejszym stworzeniem na Ziemi. Bowiem z jednej strony pod wieloma względami jest słabszy człowiek od zwierząt, na przykład wolniej biega niż gepard, nawet zwykły kot, a z drugiej wsiada do samolotu i leci szybciej niż jaskółka. Ba, niż sokół wędrowny, który spada na ofiarę z prędkością 300 km na godzinę. Człowiek jest słabszy od słonia i od nosorożca, od krokodyla i od anakondy. W ogóle jest bardzo słaby, ale mimo to potrafi być panem stworzenia. Na to dziwne zjawisko zwrócił uwagę nie kto inny, ale sam Platon, uczeń Sokratesa, a nauczyciel Arystotelesa. Platon pisał, że człowiek przychodzi na ten świat goły, bosy i bezbronny. I byłby zginął, gdyby nie to, że ma wyjątkowy dar, a jest nim rozum. Tak twierdził Platon w uroczym, ale i mądrym dialogu zatytułowanym Protagoras. Czas Platona, jego nauczycieli, mistrzów, jego uczniów i następców, obejmujący V i IV wiek przed Chrystusem, był dla kultury nie tylko greckiej, ale europejskiej, a potem i światowej, czymś niezwykle inspirującym i płodnym. I po dziś dzień jest inspirujący, dlatego trzeba ten ciągle wracać, przemyśliwać, dyskutować i po prostu czytać. Jeśli człowiek ma ten wyjątkowy dar rozumu, to czy wystarczy z daru tego tylko korzystać? Czy też samo posiadanie rozumu to nie wszystko? Nie wszystko. Ten dar trzeba rozwijać. Rozwijać nie tylko w domu, w szkole czy na uniwersytecie, ale przez całe życie. Ten dar sam nie rośnie. Ten dar trzeba chronić, pielęgnować i rozwijać. Metody i drogi mogą być różne. Nie chodzi o to, żeby całe życie przesiedzieć dzień w dzień w ławce szkolnej, ale rozwijać się trzeba, bo jeśli nie, to mogą wystąpić poważne problemy, których nie wolno bagatelizować. Ogólna zasada brzmi następująco. Kto się nie rozwija, ten się cofa. Kto się nie rozwija intelektualnie, ten cofa się intelektualnie. I w ramach tej właśnie zasady pojawiają się trzy warianty. Bez rozwoju rozpoczyna się proces degradacji. Kamieniowi nie przeszkadza, że leży nawet miliony lat w jednym miejscu. Jest taki sam od wieku, od tysiącleci, więc może sobie leżeć. A człowiek nie. Człowiek musi się rozwijać. Nie tylko, żeby być lepszym, ale żeby w ogóle zachować to, co już posiada, co zdobył. Po drugie, kto nie przebywa z lepszymi od siebie i nie potrafi ich słuchać, ten się cofa. A wreszcie, kto nie widzi takiego problemu, jak troska o rozwój, ten też się cofa. Są to więc trzy zasady, które powinniśmy głęboko przemyśleć i wyciągać z nich praktyczne wnioski. Zbyt wielu bowiem ludzi marnuje skarb rozumu. My jako ludzie podlegamy różnym prawom, ale najważniejsze z nich są prawa ducha. Tylko, że nie jest to duch czysty, lecz przenika naszą cielesność, naszą psychikę, a one ciążą nas ku ziemi. Musimy więc ciągle wykonywać pracę odrywania się od ziemi, niczym duży ptak, jak orzeł, który by wzbić się w górę, musi mocno pracować skrzydłami. Dziś rozwój człowieka jest zagrożony. Właśnie dlatego, że dzisiejszy człowiek stał się zbyt leniwy i wygodny. Nie lubi wysiłku. Wszystko ma przyjemne i łatwe. Wyrastając ponad świat przyrody, musimy na różne sposoby zaprawiać się w takich typach aktywności, które pomogą nam utrzymywać formę, nie tylko fizyczną, ale również psychiczną i duchową, w tym zwłaszcza intelektualną. Jak to może? Nie ma sztywnych reguł, nie ma tych samych okoliczności, ale starać się trzeba, nie poddawać, nie zniechęcać, bo to jest nasza ludzka droga przez trud do piękna.